Witam w trzecim wolontariackim webinarium finansowanym w ramach projektu Regionalny Punkt Doradztwa Wolontarystycznego w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Gościem dzisiejszego spotkania jest Radosław Bednarski, przedstawiciel Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Wałbrzychu. Radku, od 16 lat jesteś zaangażowany w działalność sektora pozarządowego. Masz ogromne doświadczenie jako wolontariusz. Jak właściwie wspominasz sobie początki pracy jako wolontariusz w tej organizacji? No ja przyszedłem do RCWiP-u w 2003 roku. Na początku jako wolontariusz w działającym tam Centrum Wolontariatu, które generalnie było takim punktem obok właściwie lokalnego Centrum Wolontariatu, które funkcjonowało w ramach sieci ogólnopolskiej. Już niestety nie istnieje, no, takie są koleje losu. Natomiast jakby to były moje początki, kiedy ja wszedłem tam wesprzeć właściwie działania w pozyskiwaniu nowych wolontariuszy. Do tej pory właśnie przy każdej naszej przeprowadzce wpada mi w ręce segregator z dokumentacją właśnie z tego okresu, gdzie właśnie są wszyscy wolontariusze, cała dokumentacja i tak dalej. I to taki sentyment we mnie budzi, że to był mój początek. Początek w ogóle w sektorze pozarządowym, o którym w ogóle wcześniej nie myślałem, że będzie to coś, co sprawi, że to będzie tak naprawdę moje życie, moja praca i moja pełna działalność. Teraz jakby z punktu widzenia tych lat patrzę, że właściwie gdyby nie ten początek, to nie było mnie tutaj, gdzie jestem teraz. A co dokładnie należało do Twoich zadań i obowiązków w centrum? No właściwie taka praca administracyjna i to jest jakby coś, coś z czym zaczynałem. 2003 rok to nie był jeszcze czas, kiedy organizacje pozarządowe były mocno zakorzenione w ogóle w naszym społeczeństwie. Właściwie o WOŚP-ie też zaczynało się dopiero co mówić, więc tak naprawdę ludzie nie mieli pojęcia, że coś takiego istnieje poza, nie wiem, harcerzami i tak dalej. Natomiast ta praca pozwoliła mi też jakby rozwinąć inne umiejętności, tak? I dzięki temu jakby z takiego, można powiedzieć, takiej osoby, która zajmuje się papierkami i wklepywaniem do komputera, jakby no stałem się osobą, która jakby tworzy i rozwija wiele innych rzeczy. W naszym otoczeniu mówi się często, że wpływ na pracę, atmosferę pracy wolontariusza dużo odgrywa tutaj koordynacja wolontariatu i zorganizowanie tej przestrzeni. Jak to wyglądało w Twoim przypadku? Czy to miało znaczenie? Czy byłeś takim wolontariusz, który sobie sam poszukiwał gdzieś zadań i pracy? Znaczy ja zawsze jestem taki, który poszukuje sobie sam. I też jakby trafiłem trochę nieprzypadkowo w to miejsce, ponieważ wtedy były czasy, jakie były, więc jakby z pracą też nie było najłatwiej. A ja po prostu chciałem coś robić. I dzięki temu też jakby jestem tu, gdzie jestem, tak? Czyli jestem już jakby pełnoetatowym pracownikiem, który jakby dzięki tak naprawdę wolontariatowi rozwinął skrzydła. I to było jakby to, co właściwie mną pokierowało. Natomiast dla mnie bardzo ważną rzeczą było to, że ja dostałem jakby od razu taką wolność do tego, żeby dawać swoje pomysły, rozwijać swoje pomysły i żeby nimi kierować. I tak też zresztą powstał nasz przez 13 lat standardowy konkurs na wolontariusza roku, który stworzyliśmy w 2004 roku. Najpierw na poziomie samego Wałbrzycha, samego miasta. Potem on się powoli zaczął rozrastać najpierw do powiatu, potem do subregionu, aż w końcu zagościł we Wrocławiu jako Dolnośląski. Roz,
rozwinięty w ogóle o szereg różnych kategorii i tak dalej w ramach w ogóle całego festiwalu, który organizowaliśmy przez 7 lat. No właśnie, wolontariat dał Ci taką możliwość sprawdzenia się, sprawdzenia swoich, skonfrontowania swoich umiejętności, kompetencji i dał też pracę i fajne zadania, które teraz wykonujesz. Są teraz duże projekty, inicjatywy w całym Dolnośląskim, nie tylko, ale również konkursy. Czy mógłbyś opowiedzieć o takich najciekawszych działaniach, które realizujesz i koordynujesz w tym momencie? To jest tak, że festiwal wolontariatu organizowaliśmy do 2016 roku jako partnerstwo 10 podmiotów. W tej chwili go nie realizujemy z uwagi na to, że nasze drogi niestety trochę się rozeszły i zostało to zawieszone. Natomiast jakby też jesteśmy organizacją, która na bieżąco odpowiada na problemy społeczne, które się pojawiają na bieżąco. Niestety mamy klimat, jaki mamy obecnie, w związku z tym jakby bardzo mocno zaangażowaliśmy się teraz między innymi w działkę wielokulturową. I projekt, który tak naprawdę daje i mi, i też naszym wolontariuszom takiego ogromnego kopa, to jest właśnie Żywa Biblioteka, którą organizujemy od czterech lat na terenie Wałbrzycha i też nie tylko, bo wspieramy ten projekt i na Dolnym Śląsku, i też poza jego granicami. To jest projekt wyjątkowy pod względem i prostoty, ale też tego, jak jest organizowany, ponieważ prostota polega na tym, że ten projekt opiera się na zwykłej rozmowie. Zwykłej osoby z przedstawicielami różnych grup społecznych, które na co dzień dotyka stygmatyzacja i między innymi wolontariusz jest jedną z takich osób, wobec której wciąż istnieją stereotypy, że wolontariat to jest na przykład frajerstwo, bo robi za darmo i tak dalej. Też mamy taką osobę, którą nazywamy żywą książką, jako wolontariusz, który też jakby tutaj tą dziedzinę promuje. Natomiast to jest projekt, który jakby daje nam takiego powera i pozwala jakby też zmierzyć się z własnymi stereotypami, ponieważ te osoby są naprawdę bardzo różne. Są to wszelkiego rodzaju mniejszości, osoby, które czują się stygmatyzowane, czy też mają różne trudne doświadczenia. I tak naprawdę to, co nas porusza w tym projekcie, to to, że z bardzo wielu rozmów i czytelnicy, i książki wychodzą zapłakani. Czyli to coś, co jakby porusza w ogóle wnętrze i jest takie bardzo mocno poruszające. I to jest jakby projekt, który w tej chwili jakby bardzo mocno staram się rozwijać i w ramach niego działać. Ponadto jakby wiele naszych projektów jest związanych i z ekonomią społeczną, i ze wsparciem organizacji pozarządowych, bo tym się zajmujemy w ramach naszych działań strategicznych. I tam też jakby bardzo wiele i projektów, i działań realizujemy, również we współpracy z wolontariuszami. Super, tutaj dużo pomysłów, dużo projektów. Mam nadzieję, że też nasi followersi i widzowie zainspirują się tymi projektami i też może będzie jakaś organizacja, która podobne działania tutaj w Łódzkim zainicjuje, kto wie. No właśnie, a jak wygląda w ogóle jakby sprawa wolontariatu w waszym regionie? Czy organizacje są zainteresowane właśnie wzmacnianiem i rozwijaniem wolontariatu w swoich strukturach, czy chętnie z wami współpracują? Czy jest to taki temat, który tak u nas w Łódzkim dopiero raczkuje i wymaga jeszcze wielu kroków i działań, żeby to wszystko fajnie funkcjonowało? To znaczy tak, ja powiem tak, no wolontariat w ogóle wciąż w Polsce jest raczkujący, dlatego że szacuje się, że statystycznie w Skandynawii na przykład taki statystyczny obywatel jest zaangażowany w działalność około 7-8 organizacji pozarządowych i społecznych.
No u nas jest to nawet nie jedna statystycznie, więc jakby więc mamy jeszcze dużo do nadrobienia. Natomiast jakby ja ciągle na szkoleniach spotykam się z tym, że wolontariat jest źle rozumiany. Jest rozumiany jako praca za darmo. To jest kompletnie jakby nieprawdziwym sformułowaniem i stwierdzeniem i mija się całkowicie z prawdą. Bo bezpłatna, ale nie bezkosztowa. Znaczy bezpłatna, ale nie przynosząca korzyści w ten sposób. Aha, czyli... ponieważ to, że jakby wolontariusz nie dostaje wynagrodzenia pieniężnego, to sami znaczy, że nie dostaje niczego, tak? Bo dostaje szereg wielkich, szereg różnych korzyści, które tak naprawdę jakby pozwalają mu i się rozwijać, i też jakby wiele innych rzeczy. I to wciąż jakby u nas również jakby trzeba wszystkim tłumaczyć, trzeba jakby edukować tak dokładnie i mówić jak to jest naprawdę. I to jest jakby też nasza rola i też po to przejęliśmy program Dobry Wolontariat, żeby też jakby starać się go rozwijać i mówić innym, jak ten wolontariat powinien funkcjonować i że powinien tak naprawdę być w każdej organizacji. Bardzo wiele osób, które są u mnie na szkoleniach, nagle w jakiś sposób odkrywa to, że no przecież ja jestem wolontariuszem, a ja o tym nie wiedziałem, tak? Bo tak się bardzo często zdarza, że oni są wolontariuszami, bo coś tam pomagają, seniorki robią różne fantastyczne rzeczy dla kogoś, a oni nie wiedzą o tym, że to jest, że wkładają w to swoją pracę i to jest jakby jako wolontariat, mimo tego, że nie mają podpisanego porozumienia na przykład, tak? Więc to też jest jakby bardzo istotne, że my ciągle edukujemy i myślę, że długo jeszcze będziemy edukować. Czyli bardzo podobnie jak u nas. Ludzie często robią coś, nie wiedzą, że to jest wolontariat i nie wiedzą, jak ta działalność jest zorganizowana. Często pojawia się właśnie taki mit, że jest to praca bezinteresowna i taka romantyczna, a z drugiej strony też organizacje traktują nas jako taki worek bez dna albo miejsce, gdzie wolontariusze wyskakują z magazynku i są na każde jakby na każde działanie chętni i przygotowani. Nie rozumiem, czy są tacy ludzie jak inni, czyli mają pracę, dzieci, inne obowiązki. I właśnie naszą rolą tutaj jako też centrum jest pokazywanie, czym ten wolontariat jest, a czym nie jest. Dobry wolontariat. Wspominałeś o tym narzędziu. Mieliśmy okazję tutaj jako centrum wolontariat szkolić się i zdobyć cenną wiedzę, którą posiadasz. Bardzo Ci dziękujemy, że się z nami podzieliłeś tym, jak to działa. Ale powiedz może naszym widzom, czym jest dobry wolontariat, jak można z niego skorzystać, jak to funkcjonuje. Dobry wolontariat jest ogólnopolskim programem, który pozwala organizacjom pozarządowym i instytucjom publicznym, które mają u siebie wolontariat, sprawdzić się, czy spełniają wypracowane już lata temu standardy współpracy z wolontariuszami. To jest tak, że ten program certyfikuje organizacje pozarządowe i instytucje, nadaje im certyfikat organizacji instytucji przyjaznej wolontariuszom, dzięki czemu jeżeli wolontariusz, nowa osoba właściwie przychodzi do tej organizacji i widzi, że coś takiego wisi, czy też jest w tej organizacji, to ma pewność taką, że zostanie dobrze potraktowany, zostanie dobrze przyjęty i ta współpraca będzie przebiegała na jak najwyższym poziomie. I o to właśnie nam chodzi, więc takie jest główne założenie tego programu. Dzięki czemu też ten program ma właśnie promować całą ideę wolontariatu w ogóle w Polsce jako taką właśnie bardzo prestiżową i mającą swój własny autorytet. Każda organizacja może ubiegać się o ten certyfikat. Wystarczy wejść na stronę dobrywolontariat.pl. Tam w zakładce sprawdź się jest test, który rozwiązujemy. Jeżeli wypadnie on pozytywnie, wysyłamy wtedy zgłoszenie i oczekujemy na kontakt od operatora regionalnego bądź ogólnopolskiego.
Mamy już w połowie województw operatorów regionalnych, wreszcie województw są oni na etapie szukania. Natomiast idea jest taka, że w każdym województwie będzie jeden operator co najmniej, który będzie mógł te organizacje weryfikować, certyfikować i przyznawać im certyfikaty. I cieszymy się też, że w Łódzkiem już jest centerko, które będzie ten proces koordynować. My też się bardzo cieszymy. Już po wakacjach będziemy starać się wdrażać te rozwiązania i certyfikować pierwsze organizacje. Program Dobry Wolontariat, on jest skierowany głównie dla organizacji, instytucji, które już współpracują z wolontariuszami, prowadzą modelową, można to nazwać, taką współpracę i mają swoje praktyki, ale jest gro organizacji, które dopiero startują albo są zlokalizowane w małych miejscowościach, a nawet wsiach, a nie mają dostępu na przykład do szkoleń z zakresu wolontariatu. Czy możesz polecić jako ekspert jakieś publikacje czy miejsca, z których mogą się dowiedzieć czegoś jakby o wolontariacie, jak to zacząć, czy są jakieś właśnie fajne rozwiązania dedykowane takim odbiorcom? Ja myślę, że taką największą bazą wiedzy na ten moment jest biblioteka wolontariatu.pl. Tak? To jest strona opracowana przez Centrum Wolontariatu w Warszawie, które zawiera jakby masę publikacji, filmów, multimediów i innych przydatnych rzeczy na wielu poziomach. I to jest jakby coś, z czego my również korzystamy na co dzień, na bieżąco. Więc tak, tam jak najbardziej można wszelkiego rodzaju publikacje zdobyć. One są dostępne online do pobrania w PDF-ie, więc można spokojnie z nich korzystać, są na licencji bezpłatnej. I to jest jakby, myślę, ta baza wiedzy, która jest najbardziej przydatna i każdy znajdzie tam to, co tak naprawdę potrzebuje na ten temat. Czyli tutaj proponuję się chwilę zatrzymać właśnie i skorzystać z biblioteczki wolontariatu. Wolontariat.org.pl, strona sieci Centrum Wolontariatu w Polsce. Tam znajdziecie masę inspiracji, przydatnych narzędzi, które możecie śmiało samodzielnie zastosować w swojej organizacji i przygotować ją do współpracy z wolontariuszami, a potem ewentualnie się przecertyfikować w dobrym wolontariacie. W naszym projekcie Regionalny Punkt Doradztwa Wolontarystycznego mamy 20 uczestników z 10 podmiotów z terenu województwa łódzkiego, które właśnie planują stworzenie takiego lokalnego centrum wolontariatu. Są na początku swojej drogi, będziemy z nim pracować przez ten rok i następny. Co mógłbyś im poradzić właśnie w tych pierwszych krokach tworzenia takiego miejsca? O czym powinni pamiętać, decydując się właśnie na... Ja myślę, że powinni przede wszystkim pamiętać o tym, żeby nie zatracić swojej pasji. Bo jeżeli chcą robić różne rzeczy, to jak najbardziej powinni się w tym realizować. Wiadomo, niestety, jak każda praca ma pewne minusy pod tytułem coś, czego chyba nikt nie lubi, czyli administracja, papierki i tak dalej. One są potrzebne niestety i od tego nie uciekniemy, ale warto chociaż na chwilę zatrzymać się i sprawdzić, czy jeszcze ta praca, ta działalność jest dla nas jakby tym, co chcemy robić tak naprawdę. Jeżeli tak jest, jeżeli wciąż mimo tych nudnych rzeczy, które czasem trzeba po prostu ogarnąć i przygotować, ona wciąż przynosi nam frajdę i jest dla nas jakoś spełniająca, to tak dalej możemy to robić, więc proponuję przede wszystkim nie tracić jakby tego tej takiej właśnie początkującej chęci, bo to jest jakby najważniejsze, żeby to jakby utrzymać i żeby to w dalszym ciągu rozpalać. Radku, bardzo Ci dziękuję, że do nas przyjechałeś, podzieliłeś się swoją cenną wiedzą z naszymi odbiorcami. Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Ci wielu sukcesów, żebyś był konsekwentny w tym, co robisz i nie poddawał się w projektach, bo wiadomo, jak to jest w
podczas właśnie pisania projektu i tej pracy administracyjnej. Ona jest bardzo ważna, często właśnie długoterminowa, ale efekty zawsze cieszą. I mam nadzieję, że wiele takich uciech spotka Ciebie i Twoje centrum. A ja już zapraszam Was na kolejne nasze webinaria i live streamingi. I przypominam, że gościem naszej rozmowy, naszego spotkania był Radosław Bednarski z Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Wałbrzychu.